Raport zwiadowczy. Zupełnie nowe siły powietrzne są już na horyzoncie. Drodzy ocalali, nadszedł ekscytujący moment. Jeszcze w tym tygodniu materiały do tego filmu były zbierane 18 i 19 lutego. Spodziewane jest przybycie nowych sił powietrznych, które nie tylko poszerzą Twoje możliwości taktyczne, ale także całkowicie odmienią pole bitwy. Wiem, że na to czekaliście tak samo jak ja, no bo przecież nie ma już nic innego do ulepszenia, prawda? Ironia. Oto szczegóły, które udało mi się ustalić. Opierając się na dziedzictwie samolotów szturmowych Hornet i wyjątkowych cechach Falcona, nowy samolot zapewni graczom nowy wybór strategiczny. Nie tylko zachowuje wyjątkowe cechy swoich poprzedników, ale także wykazuje wyjątkowe zalety w zakresie różnorodności pola bitwy i współpracy zespołowej. Rozwój nowego samolotu jest podobny do poprzednich generacji, włączając modernizację komponentów, modernizację samolotu i wybór systemów operacyjnych. Naczelnicy nie będą musieli się tego ponownie uczyć, a koszty ich ulepszenia zostaną znacznie obniżone. System celowania nowego samolotu zostanie w pełni zmodernizowany, a ogólne ulepszenia wydajności będą przewyższać poprzednie dwie generacje. Należy pamiętać, że nowy samolot zastąpi poprzednie generacje i będziesz musiał zdecydować się na dołączenie tylko jednego samolotu w marszu. Lotnisko, nazwa do ustalenia jeszcze. Aby zapewnić inne wrażenia, wkrótce wystartuje zupełnie nowy budynek, lotnisko dla lotniskowca. Gracze odblokują lotnisko dla lotniskowca po ulepszeniu dowolnego z pierwszych dwóch generacji samolotów do określonego poziomu dostępnego przez hangar. Kiedy szturm, w którym jest lotniskowiec, będzie punktem zbiórki, aktywowane zostaną ekskluzywne umiejętności lotniskowca, dodając dodatkowe efekty dla pojazdów wszystkich członków. Podobnie jak samolot, lotniskowiec zawiera 6 możliwych do ulepszenia komponentów, które po ulepszeniu aktywują potężne umiejętności lotniskowca. Dodatkowo poprzez ulepszenie gwiazdek przez ocenę części, umiejętności lotniskowca również ulegną poprawie. Umiejętności, czyli skille lotniskowca można ulepszyć, zużywając określone przedmioty. Po ukończeniu wszystkich ulepszeń będziesz mógł go obudzić za pomocą określonych innych przedmiotów. Po przebudzeniu umiejętności, czyli zmaksymalizowaniu ich, odblokujesz dynamiczną ramkę rozmieszczenia samolotu w interfejsie raportu bitewnego, co jeszcze bardziej wzbogaci Twoje wrażenie z gry. Należy pamiętać, że lotniskowiec nie może dołączyć do marszu w tym samym czasie co samolot. W każdym marszu musisz zdecydować się na dołączenie samolotu lub lotniskowca. A teraz dodatkowa uwaga. Samolot i lotniskowiec nowej generacji będą dostępne w fazie finałowej Doomsday Open, więc nie zapomnijcie przygotować się do tego z wyprzedzeniem.